Cześć kochani, dzisiaj taki trochę inny filmik. Witam się z Wami właściwie z kawą, jak widzicie, w kubku mnie na te święta. Także już widać, jak ogarniam. Ale pomyślałam sobie, że w ogóle dlaczego nagrywam ten film? Może od tego zacznę. Po pierwsze, poczułam taką, wiecie, potrzebę, żeby sobie pogadać trochę z Wami, do Was. Dawno nie było filmiku i też tak już dopytywaliście, ja wspominałam na Instagramie, że mam troszkę problemy techniczne. Nagrywam też teraz, widzicie, w trochę innym układzie, że tak powiem. W sumie stwierdziłam, że może to pasuje bardziej na taką pogadankę, pogaduchy. A poza tym wyglądam... Także wiecie, nie wiem, czy ten daleki kadr to uratuje, ale to pomińmy. Natomiast no, dawno dosyć był filmik. Ja ostatnio przez to zamieszanie i związane z tym, co się aktualnie dzieje i też w moim życiu, to miałam troszkę taki problem, żeby wiecie, wszystko pozgrywać. Teraz też nagrywam na przykład bez lampy. Już w ogóle miałam taki pomysł, czy nie nagrywać. Nie miałam właśnie możliwości aparatem, nie miałam statywu, nie miałam lampy, myślałam, żeby nagrać może coś telefonem. Ogólnie wszystko tak się mieszało i nie układało tak, jak ja bym sobie to, wiecie, zaplanowała. Natomiast stwierdziłam, że mam teraz akurat możliwość nagrać aparatem i chciałam, tak jak mówię, coś sobie troszkę pogadać do Was, trochę Wam powiedzieć, dlaczego właśnie też nie było dawno filmiku. Będą na pewno jeszcze filmiki, także spokojnie, nie zamierzam się nigdzie wybierać i rezygnować. Jeszcze też był problem z tym, żebym jakoś zmontowała potem ten filmik, bo też nie za bardzo miałam taką możliwość. A jednak wiecie, no coś tam zazwyczaj przyciąć trzeba. I dzisiaj taka, jak wspomniałam, trochę inna forma. Jestem ciekawa, czy w ogóle Wam się coś takiego spodoba, czy to ma sens, czy nie bardzo. Też trochę nowych osób przybyło na kanale i też jakoś tak miałam poczucie, że tak kurczę, dawno nie było żadnego filmiku, coś bym chciała nagrać. Ale jakoś tak właśnie poczułam, że może właśnie coś takiego luźnego. Jeszcze mam ciacha. Także jeszcze coś słodkiego do kawy. Nie wiem jak Wy, ale ja mam ogólnie lubię słodkie niestety. I nawet jeśli staram się jakoś tam, wiecie, nie przesadzać, to do kawy coś słodkiego musi być. Okej, teraz ciekawe, czy nie będę brudna z tego ciastka. No ale... Zobaczę, jak będę montować. Oczywiście temat teraz gorący, czyli kwarantanna, siedzenie w domu. Nie wiem, jak to u Was wygląda. Dajcie znać w komentarzach, jak się z tym, że tak powiem, czujecie. Czy siedzicie w domu rzeczywiście tak, czy musicie na przykład chodzić do pracy i na ile ta sytuacja jest dla Was męcząca. Ja Wam powiem ze swojej strony, że ja pracuję zdalnie albo muszę też być w pracy, to zależy. Natomiast jedno, co na pewno mogę Wam powiedzieć, to w ogóle nie czuję tego klimatu, że tak powiem, tej nudy kwarantannowej i tak, wiecie, jakby... Rozumiem to, że zdaję sobie z tego sprawę, że takie siedzenie w domu i tak dalej jest męczące i że wiecie, już można na głowę dostać. Natomiast ja Wam powiem szczerze, że czy jestem na miejscu pracy, czy pracuję zdalnie, to jakby wiecie, to jest 8 godzin wyjęte totalnie. Nawet jak to jest zdalnie, to nie jest tak jak na filmach, niestety. W moim przypadku
tak, wiecie, jak się ogląda czasem jakieś filmy, to oni tam pracują niby w domu, a tak w ogóle to się ze znajomymi spotykają, obiad gotują, różne cuda. Zawsze mnie to zadziwiało. No niestety nie. Ja po prostu właściwie mam wrażenie, że jest jakby więcej, wiecie, też to przestawienie, jeśli normalnie nie pracujemy zdalnie, jeśli firma tak nie funkcjonuje, to też takie organizacyjne kwestie, to też jest trochę bardziej skomplikowane. I nie wiem, ja codziennie po prostu kończę z bólem głowy, także kompletnie tego nie odczuwam, wręcz bym powiedziała, że ja bym chciała się trochę ponudzić, naprawdę. Mówiłam szczerze, że chciałabym się trochę ponudzić. Tak nawet z taką zazdrością, wiecie, czytam te różne jakieś posty, jakieś komentarze, oglądam te memy, gdzieś czasem mi się przewiną, jak tam scrolluję sobie Facebooka czy Instagrama. Natomiast no, niestety nie podzielam tego, ale co Wam muszę powiedzieć, to na pewno odczuwam też tą sytuację, nie jest tak, że w ogóle jakby nie odczuwam, że wszystko jest normalnie. Jedno co muszę przyznać, to brakuje mi bardzo takiego kontaktu z ludźmi. I na pewno jest coś w tym, że jakby w takich sytuacjach doceniamy właśnie takie proste rzeczy. I uważam, że jeśli mamy szukać jakichś plusów, wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ja zazwyczaj staram się w każdej sytuacji jakichś tam plusów się dopatrzeć, chociaż czasem jest ciężko, to właśnie to, że albo jeśli rzeczywiście mamy ten czas i jesteśmy w tym zmuszeni do bycia w tym domu, to też możemy pobyć ze sobą, na co w tym, wiecie, takim codziennym życiu i w tym biegu wszystkim, no czasem zwyczajnie brakuje nam tego czasu dla bliskich, więc to jedna kwestia. Natomiast właśnie to, żeby, wiecie, tak się troszkę zatrzymać i docenić pewne rzeczy i to, że możemy sobie tak po prostu, wiecie, iść gdzieś ze znajomymi, spotkać się, umówić na kawę i tak dalej, co no jest czymś takim normalnym, to nagle jest to coś, co, wiecie, co jest takie, za czym tęsknimy i mam wrażenie, że jak to wszystko wróci do normy, to przynajmniej przez jakiś czas to będziemy, wiecie, tak celebrować, że jak fajnie, że można iść. No już nie mówiąc, że też no jakby, nie wiem, ogólnie takie, wiecie, ograniczanie swobody, to raczej nie jest przez nikogo lubiane, a zwłaszcza, wiecie, jak się ma taki charakter jak ja, gdzie nie lubi się, kiedy ktoś nas ogranicza i w ogóle jest się osobą towarzyską i tak dalej, więc ja nie jestem introwertykiem, który cieszy się, że będzie sobie sam, bo wiem, że takie głosy się, nawet takie memy były chyba, nie, że właśnie, kiedy wszyscy narzekają, a ty jesteś introwertykiem i w ogóle ci nie przeszkadza, że siedzisz tyle czasu w domu. Także jestem ciekawa, jak to wygląda z waszej perspektywy. Kolejna kwestia, to bym tak przeszła, żeby tak nie było, że nic nie ma z kategorii beauty. To też jestem ciekawa, jak tam u was, jeśli chodzi właśnie o jakieś włosy, paznokcie, wiecie, takie kwestie, bo z jednej strony to jest niby, wiecie, normalne, z drugiej śmieszne. Dużo teraz też w tej kwestii jakichś żartów, nie, że tam ostatnio widziałam jakiś taki obrazek, gdzie tam mężowie, wiecie, zawiniętą w dywan, tam niosą kosmetyczkę, jakiś podpis, że jeszcze szukają fryzjera. Także no, z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej no są to jakieś takie rzeczy, no nie niezbędne do życia, ale dla nas kobiet poniekąd ważne. No ja mam w pewnym stopniu ten komfort, że paznokcie robię sobie sama.
jakieś, nie wiem, kwestie. Nie robię, nie doczepiam sobie rzęs i takich rzeczy, więc tutaj też ta kwestia jakby, w sensie zakładam czasem sztuczne, ale nie przedłużam rzęs, więc. Bo tam też płacze w tym zakresie były. Jedno co, no to chętnie bym poszła podciąć włosy, bo układają się jak się układają, czyli się nie układają. No ale ja to tak naprawdę traktuję z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że to nie jest kwestia, bez której, nie wiem, nie da się obejść. Natomiast jeśli bym miała Wam coś radzić, to tak a propos paznokci sobie pomyślałam, bo wiem, że dużo dziewczyn właśnie, które nie robią sobie same paznokci, to się gdzieś tam tym przejmuje. No, znaczy rozumiem to, że wiecie, że paznokcie odrastają i wygląd wyglądem to jedna kwestia, natomiast druga jest taka, że one mogą się zacząć łamać, tak? No bo wiadomo, już nie będą. Ta budowa się przesuwa i one nie będą już takie odporne na jakieś uderzenie czy coś. Więc moja rada jest taka, żeby je po prostu, jeśli nigdy nic nie robiłyście z paznokciami i tak dalej, to bądźcie ostrożne, żeby nie zrobić sobie, wiecie, więcej szkody niż pożytku. Na pewno nie łapałabym się gdzieś tam za fryzarkę, jeśli w życiu jej nie miałyście w ręce. Ja myślę, że najlepiej jest po prostu pilnikiem sobie spiłować i też naprawdę ostrożnie, żeby nie zniszczyć płytki z takim wyczuciem. I najlepiej po prostu tyle, żeby kolor jakby zdjąć, no i je sobie skrócić i przypiłować. Wiecie, żeby po prostu się obyło bez jakichś uszkodzeń płytki i innych nieprzyjemnych rzeczy, bo po co? Zastanawiałam się też, czy nie nagrać jakiegoś Q&A. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Czy chcielibyście taki filmik, czy macie jakieś pytania? Bo w sumie wydaje mi się, że robiłam tylko jeden taki filmik. Jak się nie mylę, to tak. Więc może to nie jest zły pomysł. Jeśli chodzi o makijaże na pewno coś będzie, tylko że no jest to, jakby wiecie, tak nagrać jakiś jeszcze luźny filmik, to łatwiej mi w gorszych warunkach, że tak powiem, nawet to zrobić. Natomiast żeby już nagrać dla Was jakiś makijaż, to troszkę muszę sobie pewne kwestie ogarnąć. Mam nadzieję w ogóle też, że mnie dobrze będzie teraz słychać, bo troszkę z większej odległości nagrywam. A nie doszłam jeszcze do mikrofonu. Ale wszystko przede mną. Mam nadzieję, że mi się to jakoś wszystko uda poskładać i też mam gdzieś tam, wiecie, taką listę, co bym chciała, znaczy listy są różne, natomiast mam na myśli tutaj odnośnie kanału, co bym chciała i jak pozmieniać. Natomiast no, na wszystko też potrzeba czasu, ale jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię, a mianowicie co można robić w tym czasie, jeśli go macie, jeśli macie teraz troszkę więcej czasu. Znaczy oczywiście dużo rzeczy różnych można robić, natomiast chodzi mi właśnie o takie kwestie bardziej makijażowe czy o paznokcie. Myślę, że to jest dobry czas, żeby sobie właśnie poćwiczyć i wiem, że sporo osób, które gdzieś tam troszkę na przykład z tym makijażem, a niekoniecznie tak raczej, wiecie, zawsze tak samo się malowały, to właśnie w ostatnim czasie zauważyłam, że gdzieś próbują, testują. To jest naprawdę, myślę, idealny moment. Nie wiem, czy nawet lepszy znajdziecie, bo po pierwsze, że jest kwestia tego, że jest więcej tego czasu, a po drugie, nie wychodzimy z domu. Więc
gdy nam coś nie wyjdzie, wiecie, no to no trudno po prostu. Więc jest ten komfort, że gdzieś nawet jak po prostu sobie testujemy, próbujemy, no bo zazwyczaj jest tak, że jednak rzadko siedzimy tak całymi dniami w domu, tak? Tylko gdzieś tam idziemy. No i przynajmniej ja tak mam, że no, znaczy ja już inaczej, bo też wiecie, testuję dla Was różne rzeczy i tak dalej, już to biorę po prostu na karp tego. Natomiast, że no kurczę, no już wolimy te sprawdzone produkty, bo a wyjdę, a idę na spotkanie, a jak mi się to zważa, jak to będzie źle wyglądać, nie? A teraz mamy okazję, można próbować, można sobie różne rzeczy testować. Na moim kanale znajdziecie naprawdę sporo filmików, bo jest dobrze ponad 100 filmików, także myślę, że jesteście w stanie znaleźć coś dla siebie. Jest też trochę filmików właśnie takich dłuższych, gdzie staram się dokładnie wytłumaczyć, między innymi wydaje mi się, że naprawdę dokładnie na ile umiałam, pokazywałam Wam, jak powiększyć oko makijażem. Zostawię Wam ten filmik w proponowanych. I tam tak rzeczywiście, wiecie, krok po kroku Wam mówiłam, co i jak. I właśnie jedno oko jakby malowałam tym sposobem, tak żebyście mieli porównanie, ile można zrobić i ile można wyciągnąć z oczu. Nie za dużych, bo takie sama posiadam. Także myślę, że to jest właśnie fajny moment, żeby sobie takie rzeczy popróbować i potestować. Dajcie mi też znać, tak już na przyszłość, że tak powiem, jakich filmików Wam brakuje może na kanale, co byście jeszcze chcieli zobaczyć, jakie, czy jakiś, nie wiem, konkretny makijaż, czy, nie wiem, jakichś konkretnych ulubieńców, no, co gdzieś tam Wam jeszcze w głowie, że tak powiem, siedzi, to będę bardzo wdzięczna za te Wasze propozycje, bo ja zawsze sobie czytam te Wasze komentarze, biorę sobie do serca i po prostu jakoś sukcesywnie będę starała się je realizować. Okej, trochę się rozgadałam. Kawa już się kończy, także to jest znak, że ja też już powinnam kończyć, bo zdążyła trochę ostygnąć z tego mojego gadania. Ale powiem Wam, że jakoś tak mi lepiej, jak sobie z Wami porozmawiałam. Dajcie mi znać, czy takie filmiki raz na jakiś czas Wam się podobają, czy niekoniecznie. Takie, wiecie, różne pogaduchy. Ja Wam życzę zdrowych, przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, bo myślę, że mam nadzieję, że dodam ten filmik przed świętami jeszcze. A jak nie, to wytnę. Okej, także dziękuję Wam dzisiaj za poświęcony czas. Czekam na Wasze komentarze. Zachęcam Was cały czas gorąco do subskrybowania mojego kanału i odwiedzania mnie na Instagramie i na Facebooku. Na dole w opisie zostawię Wam linki i do Instagrama, i do Facebooka. Tam też dodaję zdjęcia, tam też, zwłaszcza na Instagramie, więcej informacji często Wam daję, że na przykład nie będzie jakiegoś filmiku czy coś, także zachęcam Was gorąco. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!